No dobra. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście w sobotę przed świętami. To nie jest takie proste dotrzeć w tej gorączce przedświątecznej. Także fajnie, że jest Was tyle i fajnie, że dzisiaj sobie trochę pogadamy o rzeczach ważnych i ważniejszych. Nazywam się Marysia Piątkowska, Borys Piątkowska, przepraszam, ślub to ma sprawa, więc muszę się przyzwyczajać jeszcze. Moja kariera wyglądała w ten sposób. Pracowałam przez CI Games ponad 3,5 roku, potem się przeniosłam do właśnie Flying Wild Hog, gdzie pracuję obecnie. W międzyczasie pracuję zresztą nadal przy 7 edycji Zewu Cthulhu. Piszę scenariusze, tłumaczę główny podręcznik, dodatki, piszę artykuły. No, generalnie współpracuję z redakcją Black Monka. A oprócz tego prowadzę Stowarzyszenie Graj Kolektyw, które promuje gry fabularne, gry planszowe i gry larpowe w Polsce. Generalnie pracuję jako writer, narrative designer, ale właśnie translator czy spokesperson, czyli gdzieś tam prowadzę sobie też prelekcje. To też należy do moich obowiązków. Pogadamy sobie dzisiaj, tak jak macie w tytule, o kreacji bohatera. I zamierzam Wam podać po prostu pomocne narzędzia, dzięki którym możecie się, na których możecie się oprzeć, którymi możecie się wesprzeć projektowaniu bohatera w waszej grze, w waszym projekcie, niezależnie od tego, czy jest to gra fabularna, czy gra wideo. Oczywiście tutaj skupimy się głównie na medium gier wideo. Od czego zacząć, moi drodzy? Przede wszystkim o tym, żeby sobie pomyśleć, kim ten bohater ma być i jak my sobie go widzimy. I mamy rozpocząć naszą wędrówkę poprzez stworzenie tego bohatera, więc musimy sobie odpowiedzieć tak naprawdę na pytanie, kim ten bohater jest, tak? No jest to motor napędzający historię, jest to serce opowieści. Ja oczywiście będę się tutaj skupiać na grach, w którym rola bohatera, w którym postać bohatera jest istotna. Wiadomo, że mamy mnóstwo gier, w których niekoniecznie on odgrywa główną rolę, prawda? Gdzieś tam akcent jest położony na inne rzeczy. Natomiast tutaj chciałabym właśnie skupić się na tym, jak zrobić, żeby ten bohater wybrzmiał w naszej grze, w naszym projekcie, żeby ten bohater był jakiś, żeby był charakterystyczny. I żeby rzeczywiście gracz w niego uwierzył, tak? Więc, no, jak widzicie, to jego oczami widzimy, to jego oczami doświadczamy, to przez niego doświadczamy całego świata przedstawionego. No i jest on naszym poniekąd katalizatorem również emocji, czyli to, czego doświadczamy w grze, czujemy na sobie i odczuwamy przez niego, tak? Jeżeli chodzi o proces kreacji, ja Wam oczywiście nie będę mówić, jaki typ bohatera, o których zaraz zaczniemy mówić, jest lepszy lub gorszy. Po prostu chciałabym, żebyście się zapoznali z pewnymi narzędziami, tak, które okażą się, mam nadzieję, pomocne po tym wykładzie. No i musimy sobie powiedzieć przede wszystkim o tym, jak go ugryźć. Tak? Podzieliłam całą prezentację na 6 takich kroków. Od ogółu do szczegółu tak naprawdę. Od tych najważniejszych, od najmniej... najbardziej ogólnych narzędzi do tych najważniejszych, najbardziej szczegółowych narzędzi, to takiej wisienki na torcie, która gdzieś tam sprawia, że ten bohater rzeczywiście wybrzmiewa i z którym możemy my się utożsamić i który jest zapamiętywalny, tak? I który będzie taki, o którym gracze będą jeszcze przez lata pamiętać. Pierwsza rzecz, o której warto sobie powiedzieć i którą warto tak naprawdę określić, to jest to, jak my widzimy tego bohatera w naszej grze, tak? Czy on ma być stworzony przez nas, przez twórcę, pregenerowany tak zwany, czyli pre-established character, czy ma być tworzony przez gracza, tak? Oczywiście są gry, gdzie to wszystko jest wymieszane, gdzie jest taki miks obu tak naprawdę tych cech. Też nie będę Wam mówić, który jest lepszy, który jest gorszy, to wszystko zależy od tego, jaką drogę sobie w projekcie obierzecie, na co pozwala Wam produkcja, na co pozwalają Wam finanse i możliwości. No i jakie jest przeznaczenie waszego bohatera i tak naprawdę jaką tą metodę tworzenia widzicie i chcecie w swoim projekcie przedstawić, tak? Oczywiście pregenerowany, no to możemy sobie powiedzieć, że to jest ten bohater, no, który jest wykreowany przez twórcę, tak? Zarówno backstory, jak i wygląd, zachowanie, charakter. Tutaj jako twórcy tak sobie wypunktowałam te zalety i wady. Niemniej jednak oczywiście tych zalet i wad może być tutaj dużo, dużo więcej i wszyscy wiemy, że każdy z nas pewnie jeszcze może dopowiedzieć po 10. Natomiast wydaje mi się, że one tutaj jakoś takie są najbardziej ogólne i chyba najważniejsze, że przede wszystkim my jako twórcy przy tym pregenerowanym bohaterze mamy jakąś kontrolę nad tą historią, tak? Nad przebiegiem tych bitów, nad przebiegiem narracji i na tym, żeby
poprowadzić tego bohatera tak jak my chcemy go zaprezentować i tak jak chcemy, żeby ten gracz końcowo go odebrał, tak? Oczywiście tutaj wchodzi też kwestia produkcyjna, to znaczy jeżeli nie przewidujemy, tak jak bohaterzy tworzonym przez gracza, różnych ścieżek, które on może wybrać, różnych innych opcji, które on ma do wyboru i na które może sam wpływać, to poniekąd możemy powiedzieć, że jest to troszeczkę może mniej pisania i może na przykład mniej zasobów finansowych musimy poświęcić na voice-overy, tak? Czy na napisanie dialogów itd., itd. Jeżeli chodzi o bohatera tworzonego przez gracza, mówi się, że bardzo często ta perspektywa FPP, czyli pierwszoosobowa, no jest lepsza, tak? Że gdzieś tam tutaj wpływa na to, dlatego że gracz ma, łatwiej się wtedy identyfikuje z tą postacią, tak? Ma realny wpływ na kreację, to jest taka jego osobista podróż, tak? Jeżeli chodzi o jakieś wady, napisałam, że łatwo zgubić spójność. My jako twórcy, tak? Rozpisując różne opcje, rozpisując różne wybory, ścieżki dla tego bohatera, żeby przystosować każdy wybór, żeby on był no, o podobnych walorach, tak? I zaletach. Na pewno mamy tutaj dużo więcej pracy i na pewno musimy no, bardziej uważać na to, żeby wszystko było spójne i żeby się łączyło i żeby nie było dziur logicznych, tak? Zaznaczyłam tutaj jeszcze opcję Silent Protagonist, czyli tak jak mieliśmy, nie wiem, w GTA 3 czy właśnie w Far Cry 5. Bohater, który no, nie mówi, nie ma linii dialogowych, tym samym nie ma voice-overów. Oba tutaj, oba te typy pregenerowane i tworzone przez gracza oczywiście może być takim silent bohaterem. Ja bym tak naprawdę chciała nie skupiać się dzisiaj na różnicy pomiędzy tymi dwoma. To jest dla was kwestia taka, żebyście wiedzieli, nad czym wy chcecie pracować, tak? Jaki jest wasz wybór, co chcecie osiągnąć. I tak naprawdę to jest, podsumowując tę część, to jest tak naprawdę wybór koncepcji i wybór metody tworzenia, tak? No bo jednak mimo wszystko musimy wiedzieć, jakie środki przeznaczyć na tworzenie danej koncepcji bohatera, co chcemy osiągnąć, jakie jest przeznaczenie bohatera w tej grze i tak dalej, tak? W związku z tym ja bym chciała wam dzisiaj przedstawić właśnie narzędzia, które nadają się do obu tych typów. Tak samo no, na logikę. Silent bohater nie będzie miał oczywiście dialogów czy voice-overów, ale wszystkie narzędzia, o których będę mówić, myślę, że spokojnie możemy sobie zaaplikować i użyć w obu tych rodzajach bohatera. No dobra, idąc dalej do kolejnego kroku, zanim przejdziemy do tej naszej głównej kreacji, musimy sobie powiedzieć ważną rzecz. Czego nie ma w grze, tego nie ma w grze. To kiedyś powiedział mi bardzo, bardzo taki no lid, od którego się dużo nauczyłam, Tomek Pruski z Techlandu. Powiedział mi to zdanie i ja sobie tak pomyślałam, że no coś w tym jest. I jest ono bardzo proste, tak? My o nim bardzo często zapominamy i ono brzmi bardzo tak prosto, ale rzeczywiście tak jest. Nie ma w grze miejsca na wszystko, tak? Musimy naprawdę wypracować pewne szczegóły, pewne wątki, pewne historie osobiste, tak? Czy to jest backstory, czy to jest charakter, czy to jest jakikolwiek inny wątek. Musimy logicznie i przemyślanie go zaaranżować w tej grze naszej, wiedząc, że jest na niego miejsce. Jeżeli nie ma na niego miejsca, no to bądźmy szczerzy, warto z niego zrezygnować, żeby gracz nie czuł się skonfundowany, tak? Żeby nie czuł, że nie ma spójności albo braku logiki w tym, jak on przeżywa tę grę. Mówimy o czymś, czego nie ma, on tego nie doświadcza. Także bądźmy bardzo tacy precyzyjni w tym, jak rozpisujemy sobie naszego bohatera, jego backstory i wszystkie wątki jego dotyczące, tak? Bo nie wszystko, gwarantuję wam, znajdzie się w waszym projekcie, bo nie na wszystko będzie miejsce, albo nie na wszystko będą środki finansowe, tak? Znowu, mój były lead, Dominik Marzec, którego pewnie niektórzy tutaj kojarzą, powiedział kiedyś takie mądre zdanie, że najbardziej wytartym klawiszem na klawiaturze scenarzysty jest guzik delete. I ja się też z tym zgadzam, dlatego że bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo wątków, bardzo dużo wersji różnych scenariuszy, czy właśnie wersji biosów bohatera, no ląduje w koszu, tak? Bo nie pasuje, bo iterujemy i nie bójmy się tego, tak? Dlatego, że im więcej iteracji, tym więcej błędów, tym więcej dziur, tym więcej problemów możemy znaleźć, tak? I one się zawsze pojawią. To nie jest tak, że ich nie będzie, to nie jest tak, że pierwsza wersja będzie zawsze dobra. Nigdy tak nie jest. Dlatego to jest też jeszcze kwestia takiego zdania trochę brutalnego, ale że musimy nauczyć się zabijać własne dzieci, tak? Dramatyczna pauza. No bo
bardzo dużo jako twórcy, jako artyści, jako scenarzyści, ludzie kreatywni, którzy pracujemy w tej branży, lubimy no, popuścić wodze fantazji, tak? Lubimy jak nasze pomysły się sprawdzają, jak się podobają, jak mogą wybrzmieć na tym ekranie, mogą trafić do gracza, gracz nie może odebrać i tak dalej. No, nie zawsze wszystkie pomysły będą dobre i nie zawsze, tak jak mówiłam wcześniej, wszystkie pomysły trafią do finalnej wersji, do ostatecznej wersji naszej gry. I nie możemy z tego powodu płakać, nie możemy z tego powodu się obrażać, czy właśnie no, martwić się, że one są złe. One nie muszą być złe, one wcale nie są złe. Po prostu może na nie nie być miejsca, tak? I dla dobra projektu warto wtedy właśnie użyć przycisku delete i rzeczywiście pozbyć się niektórych wątków takich, które umożliwią wybrzmienie innych, ważniejszych wątków, czy właśnie konfliktów, czy istotnych elementów historii bohatera, które będą miały miejsce i będą mogły wybrzmieć na ekranie, tak? Krok drugi, przechodząc sobie dalej powolutku, to jest już sama kreacja, tak? I to są te podstawy, do których ja was zachęcam, żebyście pomyśleli sobie o nich, zanim wejdziemy właśnie na tą wyższą szkołę jazdy i będziemy sobie rozmawiać o szczegółach. Przede wszystkim pomyślmy sobie o inspiracji, tak? To nie jest konieczne, ale to pomaga. Jeżeli sobie pomyślimy, że nasz bohater w grze, że nie wiem, gra jest westernowa, że gra jest no, umieszczona na przykład w regionach, prawda, Japonii starożytnej, to pomyślmy sobie o jakiejś inspiracji, tak? O jakichś referencjach, czy do filmów, czy do gier, czy bohaterów, najważniejsze, które pomogłyby nam jakoś no, ustawić ten ton, tak? Ustawić jakoś tę tonację, jakoś ten typ, ten charakter bohatera, który na przykład byśmy chcieli osiągnąć, albo chociaż zbliżony, tak? Wiadomo, że to nie będzie nigdy jeden do jednego. Od tej referencji, od tej inspiracji, jeżeli sobie tak złapiemy już tą tonację, już złapiemy sobie to, o czym sobie myślimy i ugruntujemy to i jakoś przyzwyczajimy się do tego, fajnie jest stworzyć sobie taki mały high concept, tak? Tutaj troszkę się odwołam, też pewnie Daniel wam mówił o high concepcie czy o logline'ie przy okazji tworzenia fabuły. Ja to szybciutko i króciutko przeniosę na kreację bohatera. To znaczy te najważniejsze założenia, tak? Kto, co i dlaczego. Jeżeli robimy grę osadzoną w starożytnej Japonii, czy w ogóle w Japonii, która gdzieś tam zakłada, prawda, istnienie samurajów i tak dalej, no to wiadomo, że tutaj może chcemy, żeby nasz bohater był samurajem, tak? I teraz co i dlaczego, to znaczy co chce osiągnąć, czyli określenie jego celu i dlaczego, czyli to, co stanowi jego motywację, o której zresztą powiem za chwilę. Logline brief to jest taka rzecz, która często pozwala nam jakby wrócić na tory, które sobie ustaliliśmy wcześniej, tak? To znaczy, jeżeli już mamy tego bohatera, jeżeli już sobie myślimy, już nam się jakoś ugruntował i nagle mu wypisujemy różne wątki, różne cechy charakteru, różne rzeczy z backstory, które no, znowu popuścimy wodzem fantazji, tak? Fajnie jest na przykład wrócić do tego logline'u, na przykład właśnie mechanicznie wspomagany policjant po wypadku i to nam mniej więcej też może ustawić to, w jaki sposób mamy o nim myśleć dalej i które wątki kasować naszym klawiszem delete, tak? Żebyśmy trzymali się spójności i logiki tego, co sobie na początku założyliśmy, tak? Biorąc pod uwagę taką producentkę filmową, która się nazywa Lori Hatzler, mieliśmy w CI Games przyjemność z nią pracować nawet. Ona no, w oparciu o Josepha Campbella, tego od bohatera o tysiącu twarzy, tej słynnej książki, Biblii scenarzystów, ona wyróżnia, opowiedziała mi właśnie o tym, że są takie cztery archetypy bohatera, tak? To nie jest pewnie jej wymysł, tak? I jakby to jest szeroko przyjęte i gdzieś tam rozpowszechniona wiedza, ale warto sobie ją też tak ustrukturyzować, żebyśmy wiedzieli też, z czego możemy korzystać, z którego worka czerpać i jak gdzieś tam uplasować sobie tego naszego bohatera, żeby wiedzieć, jak o nim myśleć, tak? I jak go tworzyć. Cztery archetypy, jak widzicie, hero, czyli ten bohater, czyli lepszy od gracza, ten, co wzbudza podziw, ten, który może mieć jakieś nadprzyrodzone moce, no taka fantazja, którą sobie myślimy i którą pewnie kiedyś każdy z nas gdzieś chciał spełnić, to jest właśnie Wiedźmin, to może być Kratos. Mamy dalej Average Joe, czyli ten taki przeciętny, równy w stosunku do gracza, tak? I przeciętny nie mówię tu pejoratywnie, nie mówię tu w jakimś takim kontekście negatywnym. To jest po prostu ten, który niekoniecznie ma
jakieś właśnie takie cechy bohatera typu nadnaturalne moce, jakąś super siłę. No jest taki, może być zwykłym człowiekiem, tak? Normalny facet. No tutaj posłużyłam się przykładem Far Cry'a, w którym Far Cry'a trójki, w którym jedziemy sobie na wyspę na wakacje, tak? Potem mamy przegrany, czyli underdog. To jest ten, który gorszy od gracza, to znaczy znowu gorszy, nie chcę mówić w takim kontekście negatywnym, dlatego zaznaczam w cudzysłowie. To jest ten, który już na początku ma jakiś duży problem, jakąś dużą skazę, jakąś rzecz, którą sam w sobie musi pokonać, przeżywając nasze przygody, tak? Nasze przygody w grze. To może być osoba, która właśnie wzbudza współczucie, podziw na zasadzie takiej, że on radzi sobie z tym, kim jest, radzi sobie z tym, co przeżył, tak? Czy jest to właśnie jakaś skaza, nie wiem, psychiczna, fizyczna, czy jest to po prostu no, los, tak? Los, który nie był sprzyjający i już na samym początku jakoś tam zaznaczył naszego bohatera, sprawiając, że to jego życie nie jest wcale takie łatwe, tak? Tutaj posłużyłam się przykładem z Assassin's Creed'a Syndicate, gdzie mamy nasze bliźniaki, które oczywiście nie miały łatwej przeszłości, wychowały się na ulicy, rodzice, matka im zginęła, dopiero ich ojciec odnalazł i przeszkolił, tak? Lara Croft no, też traci, prawda, rodziców. Dalej mamy zbłąkaną duszę, czyli Lost Soul tak zwany, ten inny od gracza, tak? Ten, który wzbudza fascynację, wzbudza no, też podziw, ale podziw na zasadzie takich emocji, że troszeczkę niepokoju może, troszeczkę takiego czegoś, co jest nieznane, tak? Takiego, można by powiedzieć, freudowskiego, nie wiem, uncanny. To może być właśnie strach. Nie musi posiadać nadnaturalnych mocy, tak? Tak jak Piotruś Pan posiada, ale absolutnie nie musi. Nathan Drake, Jack Sparrow to są też takie właśnie postacie, które, o których można mówić, że są to zbłąkane dusze, tak? Mamy jeszcze w tym wszystkim antybohatera i trzeba o tym pamiętać, że jest to gatunek, który też się pojawia. No i tutaj, tak jak widzicie, przykłady najlepiej mówią, że jest to m.in. Shrek czy Deadpool. To też może być opcja na waszego bohatera, jeżeli tak o nim myślicie, jeśli on pasuje wam do projektu. No i może się sprawdzić, tak? Jeżeli to jest to, co chcecie osiągnąć, jak najbardziej jest coś takiego, jest struktura, która pozwala go jakoś sobie ugruntować i też o nim opowiedzieć i dać szansę, żeby on też wybrzmiał w naszym projekcie, tak? Wszystkie, tak jak mówiłam, narzędzia, o których będę mówić, też tyczą się i mogą się tyczyć naszego antybohatera. No i mamy jeszcze kolejną rzecz, o właśnie. Warto sobie też odpowiedzieć przed wprowadzeniem tego naszego archetypu, na jakich bohaterach nam zależy, tak? Co tak naprawdę sprawi, że ten bohater będzie zapamiętywany, albo co sprawi, że gracz łatwiej utożsami się z emocjami, z przeżywanymi przygodami i z decyzjami, tak, wyborami, działaniami naszego bohatera. No mamy na przykład ofiary, tak, czyli tacy bohaterowie, których nam trochę żal. Tu możemy też się odwołać do tego underdoga chociażby, tak. Czy to jest prześladowanie, czy jakaś właśnie skaza z przeszłości, czy może jakaś zdrada, która nim kieruje, porzucenie, urazy fizyczne. No, to jest to, co wzbudza też również podziw, nie podziw, wzbudza litość i fascynację, ciekawość, jak ten bohater będzie sobie radził z tymi skazami w toku naszych przygód, tak? Z ludzkimi cechami, o ludzkich cechach będziemy sobie jeszcze mówić, natomiast to są tacy, którzy no, mają też dwie strony, tak? Mają i czarną, i białą, to znaczy są tacy też szarzy, tak? Którzy pomogą innym, pomogą słabszym, którzy wybaczą, ryzykują dla innych, ale też na przykład mogą chcieć coś za to osiągnąć, tak? To są te sprzeczności, o których też sobie jeszcze więcej powiemy. No i te pożądane cechy, zalety, to może być właśnie taki albo lost soul, albo ten hero. Czyli to są ci, co są tacy właśnie charyzmatyczni, silni, przywódczy, odważni. Taka fantazja, którą chcemy spełniać, tak? Którą chcemy spełniać i który ten bohater poniekąd za nas spełnia na ekranie i my możemy sobie przez chwilę się z tym utożsamić, tak? Mam dla was jeszcze jedno takie fajne narzędzie, które zarówno może nam pomóc w ustawieniu decyzji, wyborów bohatera, jak i w dialogach, które on prowadzi, tak? I w reakcjach. To jest tak zwany emotional toolbox, również wprowadzony przez Lori Hassler.
To jest 9 archetypów bohatera. One oczywiście wszystkie mogą się łączyć z poprzednimi, które przed chwilą wam pokazałam. Nie jest to problem. To jest po prostu jeszcze głębsze stadium tego opracowania charakteru i osobowości bohatera. Tak? Jak widzicie, 9, które mówią o różnych cechach, które reprezentują różne cechy i we wszystkich znajdziemy zarówno wady, jak i zalety. Tak? To znaczy na przykład w Power of Love. Taki bohater może być wierny, lojalny, może być kochający na zabój, ale z drugiej strony będzie naiwny, będzie zaborczy, będzie zazdrosny. Tak? I wiedząc, że mamy taki ekwipunek tych cech, taki ekwipunek właśnie tych wad i zalet, wiemy też, jak on będzie na przykład reagował w rozmowie z innymi NPC-tami. Wiemy, jak będzie zachowywał się przy ważnych decyzjach i wyborach podczas gry. To niejako ustanowi właśnie jego osobowość, tak? Czy na przykład Power of Truth, tak? To będzie osoba prawdomówna, to będzie osoba szczera, uczciwa, która będzie walczyć o prawdę, taka trochę czarno-biała, ale z drugiej strony, no znowu, będzie na przykład obsesyjna, jeżeli chodzi o walkę o tą prawdę, będzie, nie będzie umiała wybaczać, jeżeli ktoś skłamie, tak? Będzie też być może zazdrosna, być może zaborcza, tak? I być może też naiwna, jeżeli chodzi o w ogóle wiarę, że i mierzenie swoim jakby takim, swoją miarą, że wszyscy muszą być uczciwi, tak? Jeżeli chodzi o przykłady takich postaci, no to jak widzicie, posłużyłam się tutaj przykładami z filmów, które też mam ładnie, myślę, że wszyscy jesteśmy zapoznani z tego typu, z tymi bohaterami, które tu mamy. Łatwiej nam będzie też sobie wyobrazić mniej więcej, jak te osobowości wyglądają, tak? To oczywiście nie jest wszystko czarno-białe, tak? Niektóre z tych typów, z tych archetypów mogą gdzieś tam przenikać, ale ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jakie te bazowe cechy, jaki ten bazowy archetyp jest istotny bądź po prostu dominujący w naszym bohaterze, tak? Polecam przeczytać, to się nazywa ETB Screenwriting. Glory Hutzler opisuje w poszczególnych tomach każdy z tych archetypów, więc analiza każdego po kolei jest dostępna. Tam jest jeszcze więcej przykładów, jeszcze więcej właśnie cech, wad i zalet i tak dalej, i tak dalej. Także w wolnej chwili warto sobie przeczytać, polecam wam, tak? No i gdzieś tam podsumowując tę sekwencję, to jest to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby sobie ukuć ten high concept i wybrać archetyp, tak? Bo jest to pomocne. Jest to pomocne w momencie, kiedy już przejdziemy sobie do pisania konkretnych scen, do tworzenia właśnie tego serca i tej osobowości, tego mięska, tak? I krwi, które tworzą naszego bohatera. Jeżeli chodzi o krok trzeci, tutaj nazwałam go arkiem, bo tak naprawdę wszystko, co tu jest, to wpływa na to, jak ten ark bohatera wybrzmiewa w trakcie naszego scenariusza, w trakcie naszej przygody, tak? Pytanie, które zawsze pada na początku, to jest to w ogóle why, tak? Czyli dlaczego ten bohater w ogóle się tu znalazł i w zasadzie jaki on ma cel, czemu ma to służyć, że on tu jest i co on chce osiągnąć, tak? Cel, jak widzicie, jest na drugim miejscu, ponieważ cel wynika z czegoś i cel fajnie, jeżeli ma określoną motywację, tak? Motywacja wynika z braku czegoś, co uważamy za istotne i chcemy wyeliminować ten brak, mówiąc prosto, tak? Motywacje mogą się dzielić na wewnętrzne i zewnętrzne, to jest to słynne extrinsic i intrinsic. W zależności od tego, co tak naprawdę nami kieruje, tak? To znaczy, jeżeli mamy kobietę, która dąży do odkrycia swojej przeszłości, no to jest to raczej motywacja wewnętrzna, tak? To jest ta ciekawość siebie, to jest ta chęć odkrycia własnej przeszłości, własnego świata, własnej osobowości, własnego charakteru, tak? Jeżeli mamy zewnętrzny, no to na przykład to może być chęć udowodnienia komuś czegoś, tak? Albo jakiś competition, tak? Jakaś chęć wygranej. O tym też polecam sobie poczytać. Jest szeroko to opisane, również chyba Campbell na to wchodzi, na właśnie podział tych motywacji. W każdym razie z motywacji wynika to w ogóle, dlaczego bohater tu jest i to, co chce osiągnąć, tak? Jak znaleźć motywację, to jest też dobre pytanie i dobre ćwiczenie. Primal. Dlaczego napisałem Primal? Dlatego, że przypomnijcie sobie na przykład Maxa Payne'a, czy nawet Assassin's Creed Origins, tak? Bajka, bajek.
Oni de facto są związani całą fabułą, historią, celem i motywacją tak naprawdę z personalnym wątkiem, tak? Matka traci rodzinę, traci dziecko, traci żonę i nim tak naprawdę kieruje zemsta, tak? Więc zemsta jest czymś, co jest bardzo personalne. Jest też takie bardzo primal, to znaczy pierwotne, tak? To wszystko wynika z takich właśnie uczuć, z takich emocji, które wszyscy jesteśmy w stanie zrozumieć, tak? To znaczy wszyscy kochają, wszyscy nienawidzą, wszyscy troszczą się o swoich bliskich. Wszyscy na przykład właśnie boją się o życie swoich bliskich, czy boją się o własne życie, tak? To wszystko jest taki, to są te najprostsze emocje, do których możemy się odwołać i które będą wiarygodne, tak? I które każdy zrozumie. W związku z tym ta motywacja wynikająca z tego primal, ona jest na pewno kliszą. Większość filmów, większość książek czy gier na nich się opiera, ale no, opiera się nie bez powodu, po prostu to się sprawdza, tak? Wszyscy są w stanie to zrozumieć. Następna rzecz po celu to jest konflikt, czyli tak naprawdę przeszkoda w osiągnięciu tego celu, tak? Tutaj wchodzimy troszeczkę na fabułę, to znaczy co się dzieje i dlaczego ten bohater ma trudności z osiągnięciem tego, co chce. Ale to może być też konflikt, który jest wewnętrzny, tak? Coś, co mu przeszkadza, jego cecha wewnętrzna, osobista, tak? Czy nie wiem, na przykład upośledzenie jakieś, czy skaza fizyczna. To też jest jego własny konflikt, który musi pokonać. Być może jest to na przykład, chce wygrać, nie wiem, jakiś wyścig samochodowy, a tak naprawdę, to nie wiem, nie ma ręki, albo jest ślepy, albo cokolwiek, tak? I teraz jak on pokona gdzieś tam tą swoją słabość, tak? Tak też sobie możemy założyć i gdzieś tam tak ustanowić też ten konflikt. Backstory, czyli jak bohater znalazł się tu i teraz i to jest, znowu odwołam się do tej sytuacji pod tytułem uważajmy, że to, czego nie ma w grze, tego nie ma w grze, tak? Bo my bardzo często potrafimy sobie, znowu powiem, popuścić wodze fantazji, ustanowić tego naszego bohatera w jakimś miejscu daleko, daleko przed tym, jak zaczyna się gra, rozpisać cały backstory, wszystkie wątki poboczne, wszystkich członków rodziny, babcie, dziadka i kota mruczka, tak? Okej, okay, tylko znów zastanówmy się, czy to wszystko będzie miało miejsce i będzie potrafiło trafić do gracza, tak? Czy gracz się o tym dowie, czy to w trakcie gry, w trakcie przebiegu naszej przygody, czy nawet z jakichś prostych journali, tak? Ale zadbajmy o to, żeby gracz mógł rzeczywiście poczuć to, poczuć ten związek z tym backstory, z tym, co robi teraz i jak to wpływa na niego. Wiarygodność, tak? Czyli ludzkie cechy, to jest to, o czym sobie też wcześniej mówiliśmy. Ludzkie cechy, które pozwalają nam łatwiej zidentyfikować się z postacią, tak? To są słabości, to są lęki, to są wady, to są zalety i to są też te sprzeczności. Sprzeczności to są te wewnętrzne konflikty, które powodują też czasami odwrócenie się od wartości, które na przykład wyznajemy, tak? Jeżeli mamy jakąś osobę, jakiegoś prawnika, który wierzy w prawo, wierzy w prawdę i no, srogo kara tych, którzy łamią to prawo, a w pewnym momencie na przykład któryś z jego bliskich złamie prawo, coś się stanie, że na przykład właśnie osoba jemu bliska no, nie podziela, nie wyznaje albo w jakiś sposób złamie wartości, które wyznaje nasz bohater. Na przykład jest nasz bohater w tym momencie w stanie zamieść to pod dywan, tak? Albo zaprzeczać sobie samemu, albo kryć tamtą osobę, tak? To są te sprzeczności najprostsze, na których warto też budować tego bohatera, bo to sprawia, że tak naprawdę każdy z nas, nikt nie jest doskonały, tak? Każdy z nas ma gdzieś tam tą swoją szarą strefę i każdy z nas czasami robi to, co jest mu wygodnie, niekoniecznie zgodnie z tym, co wyznaje albo co jest powszechnie przyjmowane, tak? I to jest fajne, bo na tym możemy budować konflikty, na tym możemy przede wszystkim też budować sceny dialogowe, reakcje i działania gracza, czy właśnie relacje z innymi NPC-ami. Zmiana. Zmiana dam na końcu, bo tutaj powoli, małymi krokami zbliżamy się do tej naszej drogi bohatera, o której ja nie będę dużo mówić, bo na pewno Daniel też wam o niej powiedział. Nie będę jakoś analizować, natomiast to jest to, co bohater, który jest na początku, nie powinien być taki sam na końcu, tak? To znaczy powinien przejść jakąś przemianę, tak? Skończyć ten swój ark, ten swój łuk bohatera, nauczyć się na nim, dorastać, dojrzewać emocjonalnie i duchowo. O tym pisał szeroko właśnie Joseph Campbell, później Christopher Fogler, który przeniósł, to był producent filmowy, który przeniósł właśnie teorie scenopisarskie Campbella w książkę z poradami dla scenarzystów.
Podróż autora to jest właśnie Christopher Fogler. Campbell to jest bohater o tysiącu twarzy. To jest krótka rzecz, którą chętnie Wam przedstawię, jak się da. Krótka tak naprawdę analiza tej podróży autora. To się da tutaj zrobić? Co, ja nie będę przedłużyć. Wiecie, o co chodzi, spiszcie sobie. Słuchajcie, spiszcie sobie, obejrzyjcie, tak? Nie będziemy bawić się w techniczne rzeczy, bo nie skończymy do wieczora. W każdym razie to jest ta droga bohatera, która pokazuje, jak właśnie nasz bohater przechodzi przez ten swój ark, jak osiąga całą tą przemianę, jak on wygląda podczas całej tej przygody, czyli tej swojej podróży, tak? Zaczynając w tym zwyczajnym świecie, poprzez właśnie wrzucenie w ten niezwykły świat, w którym on przeżywa przygody, próby, w którym po raz pierwszy się konfrontuje, przegrywa, ale nauczony doświadczeniem gdzieś tam rzeczywiście znowu podejmuje ten miecz i wraca na tą ścieżkę, żeby pokonać tego naszego głównego antagonistę. Czymkolwiek on jest, czy to jest jakaś jego słabość, czy to jest rzeczywiście upersonifikowany mastermind, który, prawda, wpływa na jego losy i powoduje, że nasz bohater ma trudności z osiągnięciem celu. Mamy to odrodzenie i powrót z eliksirem, czyli tak naprawdę powrót z tym, co bohater osiągnął i jak się zmienił też, tak? Oprócz tego, że osiągnął cel lub nie, w każdym razie się zmienił i to jest też jego głębokie doświadczenie, jego podróż, którą przebył. I to wszystko, ten ark, ta motywacja, te tak naprawdę cechy, które mu wybieramy, to wszystko wpływa na tą trójwymiarowość, tak? Trójwymiarowość, czyli to, że ten bohater rzeczywiście no jest ludzki, jest wiarygodny, jest głęboki, tak? I kończy tą swoją przygodę ze zmianą na końcu, tak? I jest inny i doświadcza tak, jak my wszyscy doświadczamy, z czym jesteśmy się w stanie oczywiście utożsamić, tak? W różnych filmach, grach, książkach spotkacie też tak zwanych dwuwymiarowych bohaterów, którzy przykładowo nie przechodzą tej zmiany na końcu. I to nie jest nic złego, tak? Dobry projekt jest taki, który zakłada, że istnieją i tacy, i tacy. W każdym razie ważne jest to, żeby ten nasz bohater główny, żeby pokazać na nim, że on rzeczywiście jest taki właśnie ludzki, jest z tej krwi kości i przechodzi te zmiany na końcu, tak? Krok czwarty to jest relacje z innymi postaciami, tu znowu odwołuję się do Campbella, bo tak naprawdę środowisko, to, w którym on się obraca, w którym żyje i jak reaguje na innych bohaterów, na wydarzenia z nimi związane, to wpływa też na ekspozycję charakteru naszego bohatera, na jego osobowość, na tym, żeby ona wybrzmiała, żeby miała to pole, żeby pokazać, że ten bohater jest taki, jakim go stworzyliśmy, tak? Tutaj ważną, istotną kwestią, którą też mówi Campbell, to są te role NPC-tów, czyli ten mentor, ten trickster, znowu pewnie mówię o czymś, o czym Daniel mówił, nie wiem. Nie, ale w każdym razie nie będziemy tego analizować, bo to jest temat oczywiście ogromny, obszerny na inną prelekcję w kontekście tworzenia fabuły. Natomiast możecie zobaczyć, że ci NPC-ci, jeżeli tworzycie ich dookoła w swoim projekcie, na pewno będziecie tworzyć, mogą mieć różne role i mogą wspierać bohatera w tych jego działaniach, odbijać konflikty, powodować konflikty i prowadzić do ostatecznej wygranej lub porażki, tak? To macie przykład właśnie Harry'ego Pottera czy serii Star Wars. Wydaje mi się, że ten Harry Potter całkiem fajnie to pokazuje. Star Warsy nie wiem. Może też. W każdym razie warto sobie zobaczyć, jak właśnie Campbell na to patrzy i jak to przedstawia. I w jakim kontekście potem bierze Fogler i przerzuca na swój język, na język filmowców i scenarzystów, tak? Ważną rzeczą jest jeszcze to, żeby ten nasz bohater dał się lubić. To znaczy, to są takie rzeczy, które sprawiają znowu, że ten bohater jest trójwymiarowy, że jest zapamiętywalny, że jest taki, z którym możemy się utożsamić i którego momenty z gry, czy z filmu, czy z książki zapamiętamy, tak? Tutaj posłużę się przykładem takiej książki, którą też warto sobie przyswoić. Save the Cat. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi z tytułem. W każdym razie Save the Cat, czyli książka, która mówi o tym, właśnie o takich scenach, o takich wątkach, o takich działaniach gracza, które sprawiają, że on właśnie ma takie ludzkie cechy,
i za które jesteśmy w stanie go polubić. Takie, no takie celowe, takie typowe, a robimy, tak? W filmach zawsze się zastanawiałam, po co są sceny, króciutkie, ale po co one są, kiedy na przykład bohater przepuszcza, nie wiem, staruszkę w drzwiach, tak? Albo kiedy, ba, dalej, kiedy antagonista przepuszcza staruszkę w drzwiach, tak? Albo dba o małe pieski, o małe szczeniaczki. Albo robi takie rzeczy, które są dobre, tak? Które są takie niekoniecznie nacechowane tymi ciężkimi właśnie wydarzeniami, wątkami związanymi bezpośrednio z fabułą, czy z własną przemianą, ale właśnie takie rzeczy drobne, które również zauważamy w prawdziwym świecie, w realnym świecie, pośród nas wszystkich i które, za które rzeczywiście jesteśmy w stanie polubić takiego bohatera też, tak? Jakby trochę łapiemy takiego dystansu i widzimy, że on również jest w stanie robić inne rzeczy, a nie tylko skupiać się na tym najważniejszym, ciężkim, prawda, konflikcie w przygodzie czy tam w grze, tak? To jest rzecz, którą chciałam wam pokazać, czyli na ratunek księżniczce, Wiedźmin. To jest misja, w której, pewnie wszyscy graliście, to jest misja, w której ratujemy Kuskę. I to jest fajne, bo mamy tego Wiedźmina, mamy tego Geralta, który, prawda, słynie z zabijania potworów, a tutaj rzeczywiście lata za Kuską, której ten dzwoneczek dynda przy szyjce i gania po tym lesie i odprowadza tą Kuskę do gospodarza, tak? To sprawia właśnie, między innymi to jest taka scena, która powoduje, że ten nasz bohater no, robi się jakiś taki przyjazny, taki jakiś może nawet odarty z jakiegoś takiego wielkiego autorytetu, do którego nie jesteśmy w stanie, który nie jesteśmy w stanie osiągnąć, tak? Albo jakby zniżamy go troszeczkę do właśnie tego poziomu bycia na ziemi, tak? To jest taka ludzka rzecz po prostu, tak? No i właśnie, podsumowując, czyli jak patrzymy sobie na tego bohatera, to jest ten pryzmat relacji i to jest to, żeby sprawić, żeby on był likable, tak? Czyli żeby był lubiany, żebyśmy chcieli nim grać, żebyśmy chcieli eksplorować i byli ciekawi jego historii i tego, co dalej się wydarzy. Tą całą Save the Cat, czyli książkę Blake'a Snydera, którą wam polecam, to jest trylogia. Save the Cat, czyli po prostu, tak? Tak jak słyszycie dosłownie, to jest o tym scena, w której bohater czy antagonista, co jest też fajne, żeby przenieść te zasady na przykład na budowanie antagonisty, ratuje kotka z drzewa, nie? Bo biedny tam się ugrzązł i nie mógł zejść. I to są właśnie takie rzeczy, które warto mieć w głowie, jeżeli jest na to czas, jeżeli jest miejsce, żeby też pokazać, tak? Kolejna rzecz, to są te nasze narzędzia narracyjne. Nie będę próbować odpalać filmów, bo to się źle skończy, więc po prostu sobie spiszcie, co tutaj obejrzeć, ja wam zaraz opowiem dokładnie. To są dialogi przede wszystkim, które będziemy już sobie rozpisywać na etapie już takim właśnie wejścia w szczegóły w tego naszego bohatera, już jakby na etapie produkcji tego scenariusza. Fajnie, jeżeli ten nasz bohater ma rzeczywiście styl i język dopasowany do swojej osobowości, tak? Do charakteru, który wynika właśnie z jego backstory czy z osobowości. Tutaj chciałam się posłużyć przykładem Drake'a, który tam przy okazji tego, jak Chloe go ratuje, mówi, że to jest tyłek, który warto ratować, tak? I prosta, jedna prosta linijka, krótka, która mówi o tym, jaki on jest też, tak? Że jest właśnie arogancki, że ma właśnie wysokie ego. I jest to coś, co też buduje tego bohatera, tak? Te wszystkie dialogi, wszystkie ulubione powiedzonka. No. O. Pamiętamy tę postać, nie? Wszyscy wiemy, co ona mówi. Więc nawet nie muszę włączyć tego filmiku. Ulubione powiedzonko, tak? Joey z przyjaciół ma swoje how you doing. Nathan Drake ma swoje oh crap, tak? Jenny z wiadomo, co ma. Może to lepiej, że tego nie włączę. W każdym razie to są też rzeczy, które budują naszego bohatera. To są też rzeczy, które przez które on staje się zapamiętywalny, które możemy sobie potem jako gracze cytować. To już w ogóle jest super, jeżeli gracze cytują bohatera, którego stworzyliśmy, tak? To jest właśnie cecha osobowości. Każdy z nas ma coś, czego mówiąc w mowie potocznej używa jakieś właśnie słowo, czy wtrącenie, czy powiedzonko, tak? Daleko, żeby nie szukać jakiś panie kochanku słynny, który był, tak? Kiedyś szlachcic polski. Dobra. O. Znowu wam chciałam pokazać fajną rzecz. Na przykładzie Detroit Become Human. To jest tak naprawdę scena pierwsza z pierwszego rozdziału, kiedy Connor znajduje Hanka. Nie będę wam tego włączać teraz, bo zepsuję wszystko.
W tej scenie chodzi o to, że Connor przychodzi do Hanka. Wie, że ma sprawę, wie, że z Hankiem musi współpracować. Tak? Nie wiem, czy wszyscy graliście w Detroit. Mogę spoilować teraz, mogę? Muszę, przepraszam. Nie będę cytować, powiem z pamięci, że Connor przychodzi do Hanka, Hank jest w barze i Connor recytuje, jako że Connor jest androidem, w Detroit chodzi o to, że mamy tutaj właśnie świat, który ma, jest w konflikcie z androidami, które pojawiły się i które żyją z ludźmi i które zaczynają się też buntować, tak? Connor przychodzi, pracuje właśnie, współpracuje z Hankiem, który jest policjantem i wykłada mu kawę na ławę, że szukał go, ma z nim współpracować, że wszyscy jego współpracownicy mówili, że znajdą go w barze, bo jest na kolejnym drinku, tak? I on bez pardonu recytuje wszystko, wszystkie informacje, które dostał, nie filtrując, wypowiada to wszystko do Hanka, którym oczywiście pozdrawia go soczystym polskim, idź stąd, nie? I co tutaj jest fajnego w tej scenie? W tej scenie jest fajne to, że Connor właśnie, to jest przedstawiony jako ten android, tak? Który nie do końca rozumie emocje, który nie ma tego katalizatora, przez który jest w stanie wycedzić informacje, które są potrzebne, tylko przychodzi jak taki robot troszeczkę i gada do niego w taki mocno właśnie mechaniczny sposób, tylko faktami, tak? W kolejnej scenie, która miała się tu pojawić, Hank i Connor współpracują ze sobą, idą na miejsce zbrodni. I jest jedno zdanie, w zasadzie dwa słowa, które wypowiada Hank, które mówią o jego podejściu, tak? To znaczy najpierw tam prosi Connora, żeby on został w samochodzie, jak będzie się toczyć śledztwo. Natomiast jak Connor się upiera, bo procedury mówią, że ma iść zobaczyć i zbadać to miejsce zbrodni, on wychodzi, policjant zatrzymuje Connora, bo mówi, że androidzi, nie wpuszczamy androidów, tak? I w tym momencie Hank mówi jedno słowo. It's with me, tak? Nie he, it. I to już jakby powoduje, że mamy nakreśloną jego osobowość, jego też stosunek do androidów dwoma słowami, tak? Jaki on jest, jak traktuje cały konflikt w tym świecie, jak traktuje, będzie traktował Connora, jak się ustosunkowuje do tych wszystkich androidów, tak? To jest bardzo proste, ale bardzo proste, w sensie bardzo prosto jest napisać takie zdanie, tak? Ale ono bardzo dużo mówi. I właśnie takich dialogów szukamy i takie dialogi właśnie świadczą o tym, że ta postać jest też ludzka, tak? Bo my intuicyjnie, jeżeli byśmy odwoływali się do naszych na przykład właśnie wartości czy uprzedzeń, intuicyjnie też możemy powiedzieć coś dosyć szybko, co świadczy o tym, jakie mamy podejście, tak? I tak właśnie jest tutaj zrobiony Hank. Polecam obejrzeć na YouTubie, jeżeli nie graliście. No. Kolejną rzeczą, ostatnią, obiecuję, to są voice-overy, tak? To jest ten głos, który pasuje do bohatera. To jest ten głos, który zapamiętamy z bohatera i który będzie się z tym bohaterem kojarzył graczom, tak? Dałam tutaj przykład Jokera. To jest słynny Mark Hamill, który robił też Jokera w Animated Series, w serialu z lat 90. No Joker moim zdaniem jest też majstersztykiem tutaj i to jest bohater, który tym głosem też żyje, który nie byłby sobą, gdyby nie miał rzeczywiście tego głosu i nie był tak wykreowany właśnie tym voice-overem, tak jak jest. Polecam wam zagrać, zobaczyć, albo chociaż obejrzeć na YouTubie. Tak samo, no nie mówiąc już o Kratosie, tak, który też moim zdaniem idealnie ten voice-over jest dodany, dopasowany do niego, czy no Nathan Drake, tak, czyli Nolan North, który podłożył głos pod Nathana Drake'a. Myślę, że przykładów możemy tutaj mieć jeszcze wiele. W każdym razie dobry voice-over to jest taki, który powoduje, że nawet koń będzie zapamiętywalny, nie? No bo wszyscy wiemy, jaka była płotka w Wiedźminie III, tak? Jeżeli fajnie dopasujemy ten głos, jeżeli nawet na zasadzie dysonansu, tak? Tak jak mamy z płotką, to ten bohater, nawet będąc koniem, będąc, no powiedzmy, pomagierem tego naszego głównego bohatera, a nie stricte głównym bohaterem, stanie się zapamiętywalny, tak? To jest drobna rzecz, znaczy drobna, casting to jest duża rzecz, ale warto o tym pamiętać, żeby zadbać właśnie o dobry voiceover do naszego bohatera, o taki, który będzie się z nim kojarzył i który sprawi, że ten nasz bohater będzie właśnie zapamiętywalny, tak? Kończę już, dobra. To ostatnia rzecz tylko. Z tych filmików się wyrobiłam. To jest to, o czym sobie myślałam gdzieś tam pisząc w tym Nathanie Drake'u, tak? Że
że dlaczego on jest taki tak naprawdę zapamiętywalny, dlaczego jest taki silny, taki lubiany, taki popularny, tak? No moim zdaniem on pasuje sobie do tego archetypu Lost Soul, o którym zresztą już mówiłam wcześniej. Ma silną osobowość, charakter, prawda, dominujący, jest charyzmatyczny. W związku z tym też pasuje troszeczkę do tych naszych, no takich pierwotnych odnośników, tak? Takich wartości, że to jest ten mężczyzna, który dominuje, który spełnia jakąś fantazję, tak? Że jest tym, który zarówno kobiety go, prawda, uwielbiają, jak i faceci może będą chcieli się z nim utożsamić, tak? Bo ma powodzenie wśród kobiet, bo jest przystojny, bo jest właśnie charyzmatyczny, ale tak naprawdę zwróćcie uwagę na to, że on nie wygląda jakoś, poza tym, że jest dobrze zbudowany, tak? Ale on nie jest ubrany jakoś specjalnie wyjątkowo, tak? Jego cechy charakterystyczne tak naprawdę to jest jego osobowość, to jest to, co on, jak on działa, jaki wydźwięk ma jego charakter, a nie to, że on na przykład wygląda w sposób specjalny, tak? Bo on jest ubrany w zwykłą koszulę i jeansy. I studio Naughty Dog specjalnie go tak ubrało, żeby on właśnie mógł przypominać też no, takiego zwykłego człowieka, tak? Zwykłego mieszkańca Ziemi, który gdzieś tam przeżywa swoje przygody. To, że jego przygody właśnie spełniały jakąś fantazję, której większość z nas pewnie nie będzie w stanie osiągnąć, to jest też taki, moim zdaniem, Jack Sparrow, tak? To są też te jego sprzeczności, które czynią go tym trójwymiarowym i wiarygodnym. No to, że on oczywiście kłamie tam w czwartej części Elenie, że jedzie do pracy, a wcale nie jedzie, idzie pomóc Samowi. To, że właśnie zostawia żonę, że ją okłamuje, to jest jakaś sprzeczność, tak? To jest cecha negatywna, to jest coś, co no, za co go nie pochwalamy, tak? Ale z drugiej strony to jest koleś, który dba o tych swoich bliskich. To jest człowiek, który pomaga, jest lojalny, ma też te dobre cechy i te złe cechy, tak? Które gdzieś tam się wyrównują. Dzięki temu jest ciekawy, tak? Dzięki temu jest właśnie taki ludzki, taki też naturalny, tak? A jednocześnie spełnia tę fantazję i ma te pożądane cechy, które gdzieś tam, jak sobie myślimy, to sprawiają wrażenie, że jest takim właśnie bohaterem, tak? Bo ma te fajne, dominujące, charyzmatyczne usposobienie. No i oczywiście dialogi, tak? Odpowiednio dobrany voice-over, o tym już mówiłam. Chciałam wam pokazać, ale chyba nie pokażę. No właśnie, sceny, to też możecie sobie obejrzeć. To jest to, jak on jest napisany, tak? To jest to, jak scenarzysta dołożył rzeczywiście pracy i pokazał, że ten jego charakter, to jego założona osobowość, ten twór, który twórcy wypracowali, rzeczywiście był w stanie wybrzmieć i stać się wiarygodny, tak? I sprawić, że gracze go polubią, czy będą się z nim utożsamiać, tak? No i to tyle chyba, bo jest 13, w związku z tym, oho, właśnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pytania, to ja sobie tam będę po prostu, żeby tu nie przedłużać, tak? Więc jakby możemy się spotkać na korytarzu, natomiast ja wam bardzo dziękuję.